Portal WRC.pl. Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, mieszcząca się przy ulicy Średniej 18, zaprasza na charytatywny kiermasz świąteczny, na którym można nabyć wyroby podopiecznych bursy szkolnej oraz warsztatów terapii zajęciowej. Od kilku już lat Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu wraz z bursą szkolną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i warsztatami terapii zajęciowej w Wągrowcu organizuje przedświąteczny kiermasz. Na tym kiermaszu można zakupić różnego rodzaju drobiazgi, upominki wykonane własnoręcznie przez wychowanków obu tych ośrodków. Dochód ze sprzedaży tych wszystkich prac jest przeznaczony właśnie dla wychowanków tych obu ośrodków. Biblioteka chce po prostu pomóc przy organizacji tego kiermaszu, udostępniając lokal i chce też, aby wychowankowie tych obu ośrodków zdobyli jakieś pieniążki na swoje cele. My serdecznie zapraszamy, zachęcamy do udziału w tym kiermaszu, do zakupu tych przedmiotów. Wszystkie prace, które są tutaj wystawione na kiermaszu przedświątecznym, mogą posłużyć jako ozdoby zarówno na choinkę, jak i ozdoby na stół świąteczny. My serdecznie zapraszamy do udziału w tym kiermaszu przedświątecznym i zachęcamy do kupna tych własnoręcznie wykonanych prac. Osobne zaproszenie kieruję też do wszystkich na podsumowanie konkursu na stroik świąteczny, który zorganizowała również Miejska Biblioteka Publiczna, połączony z aukcją stroików świątecznych, który odbędzie się w środę 12 grudnia o godzinie 17. Portal wrc.pl.